Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Sonic Advance. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już zonem 5, Angel Island. Trakcja będzie się toczyła wysoko, wysoko w niebie. W powietrzu, jak to woli. A że akcja toczy się w powietrzu, można tutaj spaść. Na co trzeba bardzo uważać, bo wtedy po prostu tracimy życie. Warto się udać tutaj, bo mamy tutaj pole obronne, które nam się na pewno przyda. Dobra. O właśnie, na to coś trzeba uważać. To z jednej strony ma metal, który to broni, więc przed naszymi atakami. Nie wiem dokładnie, co to jest. Coś w stylu latającej gąsienicy. Wow. Miny. Latające. Trzeba na nie właśnie uważać. Dobra, tu mamy parę pierścieni, tu mamy jeszcze trochę więcej pierścieni, więc je zbierzmy. Tu mamy jeszcze więcej pierścieni, dobra. Pierścienie jak nic się przydają. Tutaj możemy dostać dodatkowe szanse. No i tak to się przechodzi na szybko. Trzeba się trochę podbijać, ale ostrożnie. Ło, wpadłem znów na robota. No i taka to w Soniku robota. Dobra. Tu możemy spokojnie spać, bo tutaj mamy dodatkowe pierścienie. I tutaj mamy głaz, które mogą nas zranić. Trzeba być ostrożnym. I tutaj mamy takie coś nowego. Trudno mi określić, co to jest. Ale w każdym razie dosyć pomocne jest to, bo dzięki temu możemy się przedostać wyżej. I na przykład spaść na coś takiego. Zabiję cię zaraz. Albo ty zabijesz mnie. Ha! Udało się. Ja też myślałem, że uda mi się ominąć ten moment, no ale trudno. Musimy się dostać jakoś tędy. No, udało się wpaść na pierwszą platformę, na drugą i teraz musimy skoczyć na te koło i jest dobrze. Jak przydostaniemy na to koło, to praktycznie nam się już uda przejść dalej. Tu mamy pole ochronne, które nam się przyda. I tutaj mamy piasek, po którym możemy się wspiąć. W cudzysłowie mówiąc, wyżej. Niestety chyba w dzisiejszym odcinku będzie bez dodatkowych szans. Wow. Prawie spadłem. Troszeczkę przelecimy tutaj i tu nie będzie nowych pierścieni, więc lecimy tędy. Z powrotem już nie chcę wracać. Tutaj troszeczkę fuksa miałem. No dobra, i zaraz będzie taki trochę trudniejszy moment, na który będzie trzeba uważać. Musimy, o właśnie, skorzystać z tego wyciągnika. Tak troszeczkę wybijemy się wyżej i jest dobrze. Udało nam się dostać tutaj. Gdzie to nas wyniesie? No, gdzieś wysoko. O, i mamy życie! Świetnie. No i tym samym koniec pierwszego aktu. Dobra, więc zacznijmy akt drugi. No i akt drugi może być nieco trudniejszy niż poprzedni. Znaczy, zazwyczaj tak jest, że kolejny akt jest zawsze trudniejszy. Chociaż, czy ja wiem. No cóż, w każdym razie przejdźmy go. Bo na koniec mamy dość ciekawego bossa.
No dobra, i tutaj jest pewne miejsce, na które trzeba uważać. Te kolce mogą zabić. Tak samo jak wszystko, co tutaj chodzi. Te jaszczury mechaniczne, zmechanizowane jaszczurki też mogą nam sporo namieszać. Ciekawe, one atakują nawet na odległość. Mają język, o właśnie widzieliśmy. Udało się uniknąć tego ataku. Dobra, checkpoint i lecimy dalej. Na które trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i gdzie nas ten piasek wyniesie. A piasek wyniesie nas na kolejną platformę. Nie musimy przejść po tej rurze. A pod nami bardzo niebezpieczna przepaść jest. Wow, nie udało mi się go zabić. To ciekawe. Cóż, niestety straciłem pole ochronne, które jak nic się przydaje. No właśnie. Dobra, i tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo można spaść w dół. Takie dosyć niebezpieczne miejsce. I nie polecam raczej skakać tutaj. Ze względu na to, że można wpaść na właśnie tamtą osę. Tam spadło, tu mamy dodatkowe parę pierścieni. A co jest nad nami? Nad nami kolejne dodatkowe pierścienie. Jaszczurka, kamień i... kolejna platforma, pole ochronne. Musimy chyba spaść na dół. Aha, no i zaraz chyba będzie koniec. Najważniejszy checkpoint, ostatnie kilka pierścieni i... A więc lecimy dalej i mamy... bossa! Jakim jest? Knuckles? O, jeszcze w mądry sposób traciłem pole ochronne. Całkiem sporą liczbę pierścieni. Niestety. No i czyżby Knuckles się rozwalił? A nie, bo zmienił się w jakiegoś maszynowego Knucklesa, który wcale nie jest słabszy niż poprzedni, a nawet przeciwnie, jest nawet lepszy. Mój ostatni pierścień! Wow. No i wreszcie udało mi się go rozwalić. Co prawda niezbyt... ale jego głowa poleciała. Niezbyt imponujący wynik pierścieni, ale cóż, udało nam się przejść akt drugi zonu piątego. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zaczekam się z wami. To cześć!